Witajcie na kanale RogDay. Kolejny sposób na bending. Mianowicie to jest bending dwudźwiękowy. Zwykle to jest używane w ten sposób, że łapiemy dźwięk. Generalnie używa się na strunach dwóch, na strunie drugiej B i trzeciej G. I to jest na przykład bending taki, że mamy po prostu trzecią strunę na 14 progu. Ok. Drugą strunę na 15. To jest dwudźwięk AD. Kwarta AD. Ok, i teraz robi się w ten sposób, że podciąga się strunę trzecią, a struna druga jest na miejscu, czyli. Pociągamy dźwięk A o cały ton, bo mamy. Czyli od A do H robimy. Tak jest pojedynczy dźwięk. A tak jest właśnie w kwarcie. Na przykład ten motyw jest bardzo znany z solówki. W każdym razie właśnie tak on wygląda. Możemy oczywiście zagrać w różnych. Możemy w różnych miejscach to zagrać. Zwykle się używa tych dwóch strun właśnie drugiej i trzeciej. Możemy też spróbować na przykład na strunie czwartej i trzeciej. Też jest kwarta. Podciągamy i obniżamy i przez to daje nam taki wydźwięk właśnie dwóch strun, które się rozjeżdżają, bo jedna struna, o to są dwie, jedna struna idzie tak, druga, jeszcze raz, jedna struna idzie, prawda, stała, o dobra, ta dolna jest stała, a górna idzie do góry, czyli uderzamy i jedna idzie do góry i czyli po prostu z pierwotnego interwału, który gramy, z kwarty, podciągamy ten interwał, ten dźwięk i później z powrotem on się obniża do wyjściowej kwarty. Tak samo tutaj. Natomiast właśnie bardzo fajnie brzmi na tych dwóch cienkich strunach, bo one są właśnie dzięki temu, że są te cieńsze, bez owiki, to mają dźwięk bardzo taki śpiewny i klarowny, wysoki, no też wysoki, bo na przykład słuchajcie, jest owika, a tu. Dobra, jak teraz można go zastosować? Bo możemy go zrobić w ten sposób, że podciągamy. I opuszczamy. I właściwie nic więcej się nie dzieje. Ale możemy też zrobić tak, że po prostu podciągam. Na końcu na przykład vibrato. Czy po prostu uderzam jeszcze. Mogę jeszcze oczywiście dodać coś, cofnąć się. Z takim jeszcze vibratem dodatkowym. Waszym zadaniem byłoby to, żeby przegrać sobie, spróbować na wszystkich progach, struna druga i trzecia i też popróbować na przykład na czwarty i trzeci ten bending zrobić, bo to się robi na tym samym wtedy progu, prawda? Na przykład 7-7 albo 9-9 albo 12-12, wszystko jedno. Natomiast ten pierwszy na strunie drugiej i trzeciej to się robi na strunie trzeciej na
na przykład na 14 progu, a na stronie drugiej na 15, czyli po prostu próg różnicy jest i się w ten sposób bawimy. Zaobserwujcie to, jak ja tam grałem i spróbujcie sami to zrobić. Także piszcie komentarze i mówcie, czy jest fajnie, czy jest niefajnie, czy po prostu nie wychodzi mi to. Pokaż jeszcze raz, bo po prostu mi to nie wychodzi. Dobra, dzięki za uwagę, na razie.